Wirtualna rzeczywistość, rynek, na którym się opieramy, jest najszybciej rosnącym cyfrowym rynkiem. Swoją dynamiką zdecydowanie przewyższa rynek konsol czy rynek tabletów. I jednym bardzo istotnym elementem tego rynku jest właśnie wideo, wideosferyczne, dedykowane do oglądania na goglach do wirtualnej rzeczywistości. Cały rynek jest podzielony na tak zwane cinematic VR. Są to formaty wideo przeznaczone do oglądania w wirtualnej rzeczywistości. Dla tych formatów opracowaliśmy tak zwane rigi kamerowe. Są to systemy, w które wpinamy istniejące już kamery w taki sposób, aby każda z nich, obejmując pewien obszar przestrzeni, spójnie z pozostałymi tworzyła pełny sferyczny zakres, obejmując wszystko, co dzieje się dookoła. Natomiast dla rynku eventowego, rynku wydarzeń czy rynku telewizji opartego m.in. o dziennikarstwo oferujemy rozwiązania do transmisji na żywo, także w formacie 360. Tutaj już medium odbioru nie jest wirtualna rzeczywistość, nie są headsety, które się na siebie zakłada i człowiek czuje się, jakby się przenosił w inne miejsce, tylko są smartfony, tablety, urządzenia, które każdy z nas posiada w kieszeni. Staliśmy się częścią globalnego konsorcjum OSVR. Jest to konsorcjum, w skład którego wchodzą takie firmy jak Intel czy Razer. Jest to globalne konsorcjum. My odpowiadamy tam za formaty wideo dla wirtualnej rzeczywistości. Pracujemy nad czymś takim, czym na przykład format JPEG jest dla obrazu. Także niedługo nasz format będzie dla wideo 360, mam nadzieję, tym, czym MP3 jest dla muzyki, JPEG jest dla obrazu. Prace nad nowym formatem wideo jest to konsekwencja całej linii produktowej, którą my opracowaliśmy. Od systemów do odtwarzania wideo, które w tym momencie mają około 14 do 17% rynku globalnego, przez narzędzia do tworzenia takiego wideo, aż w końcu format i infrastruktura do publikacji i szerzenia takiego formatu. My naszym klientom staramy się od samego początku dostarczać nam narzędzia w formie kompleksowej, tak żeby nie musieli szukać na rynku alternatyw, systemów wspomagających. Więc konsekwentnie od samego początku, aż do kiedy firma będzie istniała, będziemy starali się potrzebom sprostać w sposób kompleksowy.